Witam wszystkich bardzo serdecznie raz kolejny na moim kanale, wasze zajebiste ciało ping.pl, z tej strony kłaniam się nisko po same kapisko. W tle widzicie grę Black Ops 2 w trybie Team Deathmatch na karcie Hijacked. Bronią PDW-57 z tłumikiem, laserkiem i powiększonymi magazynkami. Dlaczego tryb Team Deathmatch? Nasz klan, tak samo jak i ja, wolimy ogólnie grać w dominację i większość gier, które ja wgrywam, też są w trybie dominacja. Jednak jest następująca rzecz. Tryb Team Deathmatch według mnie już był w MW3, tak samo jest i w Black Ops 2. Lekko do dupy. Dlaczego? Ponieważ to, gdzie się rodzimy lub nasz przeciwnik, gdzie się rodzi, jest zbyt randomowe. Nie można nic przewidzieć, nie można za dużo kombinować jakoś, żeby dużo killi narąbać. Po prostu te rodzenie się, że tak powiem, człowieka lub postaci lub chłopka lub kto chce, jak tak nazwę, jest zbyt randomowe i po prostu jest to zbyt denerwujące. Do tego kombinacja Team Deathmatch i turniej jest jednym wielkim, brązowym, parującym, śmierdzącym, brzydkim, brązowym gównem. Jest to jedno wielkie gówno, nie nadaje się to w ogóle. Ta kombinacja jest po prostu olbrzymią porażką, przynajmniej według mnie. I mogę dać głowę, że nie jeden z naszych klanowiczów tak samo powie, że jest to jedna wielka porażka. Bo po prostu nie dość, że rodzenie się jest tak bardzo randomowe, do tego jeszcze dochodzą ci wszyscy, którzy po prostu naprawdę grają tylko i wyłącznie w tym turniej, biorą sobie to zbyt bardzo słownie, że tak powiem, że to jest na kille i po prostu siedzą i próbują jak najwięcej killi zestrzelić, ale niestety nie grając, tylko siedząc. Jest to bardzo nerwujące, bardzo irytujące, tak jak przyszedł ten frajer, co stał tam pod schodkami. Jest to wkurzające, jest to nie wkurzające, jest to wkurwiające. Naprawdę potrafi to czasami dobrze zairytować, wnerwić i cokolwiek. Mówię, według mnie kombinacja Team Deathmatch i turniej powinni usunąć w ogóle i nigdy w życiu takiego czegoś znowu nie zrobić. Dominacja da się grać, inne tryby jak Kill Confirmed da się też jako tako jeszcze grać, bo przynajmniej trzeba te marki zbierać, żeby przynajmniej te punkty zdobywać. Robi już to minimalnie większy sens, jednak w Team Deathmatch jest to porażka. Sama gra w sobie, którą tutaj teraz właśnie wam pokazuję, też nie należy do dobrych gier tego turnieju, jest to w sumie najgorsza gra z całego tego turnieju. Jednak grałem ją z całkiem innego powodu. Jak wiadomo, w Call of Duty gra bardzo, bardzo wiele dzieci. I te dzieci lubią bardzo, bardzo wyzywać, ponieważ czują się fajnie, czują, przynajmniej im się wydaje, że mają grube jaja, siedząc za mikrofonem, wyzywając wszystkich, przeklinając, udając nie wiadomo kogo, bo wiedzą, że nikt nie może do drzwi zapukać lub przejść przez ekran i mu dać po prostu bardzo ładnie, gładko w pysk. Dlatego siedzą, wyzywają, no i wiadomo, jest to wkurwiające, jednak dorosły człowiek powinien to ignorować. Jednak jak wiadomo, czasami grając, tym bardziej do tryb Team Deathmatch w turnieju, to można się już podczas gry nieźle wkurwić, nieźle zdenerwować. No i wiadomo, że już pod koniec gry już się ma coraz mniej tych nerwów. A jeszcze jak ci pod koniec tej gry, jak i zacznie znowu dzieciak z tekstami wyskakiwać i wyzywać, to już po prostu no miarka się przebiera. No i w tym przypadku tak było u Bikera. Gra sama w sobie była denerwująca, ani ja, ani Biker za dużo punktów nie naszczelaliśmy. A jeszcze pod koniec filmiku jakiś tam zaczyna się Anglik odzywać. No i Biker powiedział 2-3 zdania i te ostatnie jego zdanie jest dla mnie przynajmniej tak epiczne, tak piękne, że musiałem ten filmik grać tylko i wyłącznie z powodu tego zdania. Jakie zobaczycie sami na końcu. Film niestety za chwilę się już będzie kończył, bo już mamy 57 punktów z 75, więc za niedługo już będzie koniec. Ja mówię, czekajcie pod koniec filmiku na ten tekst Bikera, mi się strasznie podoba, jest to bardzo ładnie podkreślone. Po prostu no tak musi to być, z klasą, że tak powiem, zrobione. Ja oczywiście przejdę do mojego suchara, bo już się filmik powoli kończy. A więc, przychodzi blondynka do fryzjera. No i mówi, zetnij mi pan włosy, ale pod żadnym pozorem niech mi pan słuchawek z głowy nie ściąga, bo umrę. Fryzjer patrz, mówi, pierdolnięta, mówi, co to, no ale dobra, blondynka, trzeba zrozumieć, git majonez, niech jej będzie. No i zaczyna więc ciąć te włosy, tu robi grzywkę, tu robi ładnie z tyłu, to ślicznie farbuje, ble, ble, ble. Jednak niechcąco zahaczył ręką o te słuchawki, słuchawki zleciały i jak blondynka powiedziała, zginęła, padła na ziemię, śledź, koniec, kropka. Fryzjer się wystraszył, myśli, kurwa, jaki, co się stało, w jaki sposób, więc podnosi te słuchawki, słucha. Wdech, wydech, wdech, wydech. Ja w tym miejscu bardzo dziękuję za obejrzenie filmiku do końca. Z tego turnieju jeszcze wgram 1, 2, 3 filmiki.
Bo jest kilka fajnych filmików, że tak powiem. Niestety Biker nie brał udziału do końca, bo się bardzo mocno wkurwił. Ja prawie też do końca wziąłem udział jednak, lecz jednak nie całkiem do końca. Ja w tym miejscu bardzo dziękuję, zapraszam do komentowania, polubowania, subskrypcji. A teraz słuchajcie naszych graczy. Na razie. Siwy. Nie ma pingwin, kurwa, remis, chujku. Oh, fucking shut up, you camping fucker. You're fucking camping, that's why you're terrible, you know? At least I'm fucking running. Suck my fucking massive Polish cock, fuck off. You're just a massive Polish cock, what you work for £1.50 a day.